Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Kiedy kolejny raz przyszliśmy dzisiaj do naszej świątyni, żyjąc jeszcze wydarzeniami okresu Bożego Narodzenia, możemy powiedzieć, że jakże inny jest wystrój, o wiele uboższy, bo dekoracja wprowadzająca nas w przeżycia Wielkiego Postu, bardzo ładna, ale nie ma kwiatów. To wszystko ma przypominać o tym, aby nasze życie było skromniejsze, bardziej wyciszone, bardziej ukierunkowane na Boga, który wszystko o nas wie. Dzisiejszy dzień, środa popielcowa, w skrócie często nazywamy popielcem. Jakże adekwatne stają się słowa, które możemy przytoczyć, śpiewane, kiedy rozpoczynane są rekolekcje czy misje święte. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas. Bo Chrystus puka w drzwi może ostatni raz. Pokazała nam to pandemia. Kiedy traciliśmy osoby nie tylko w podeszłym wieku, ale także ludzi młodych. I do dziś nie możemy się z tym pogodzić, dlaczego tak się stało. Musimy także, rozpoczynając Wielki Post, tak żyć z taką świadomością, że każdy dzień należy do Pana Boga. To, że dzisiaj żyjemy, wcale nie oznacza, że będziemy żyć jutro. Bo przecież złudnym jest myślenie, że skoro dzisiaj żyjemy, to jutro będzie takie same. Niekoniecznie. Kiedy wdajemy się w dyskusję z ludźmi starszymi, już w sędziwym wieku, bardzo często
powracając do historii swojego życia, próbują osadzić to życie, żeby nadać pewien sens. Przywołują wiele radosnych, miłych chwil, pomijając chwile trudne i ciężkie, po to, aby pokazać, że w tym życiu, które przeżyłem, zrobiłem coś dla kogoś, a poprzez tego drugiego człowieka zrobiłem coś dla Pana Boga. Sami zresztą jakże wiele mamy satysfakcji, kiedy tak przeanalizujemy swoje życie i mamy takie momenty, które możemy przywołać, a są już historią, jak wielu ludzi skorzystało z naszej posługi. Staliśmy się dla drugiego człowieka przedłużeniem obecności Pana Boga. Staliśmy się pomocni. Na początku Wielkiego Postu za chwilę usłyszymy z ust kapłana słowa: pamiętaj, człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa, ilekroć je słyszymy, brzmią nieco jak zła wróżka. Przypominają trochę sytuację bez wyjścia, ale wbrew pozorom te słowa są bardzo głębokie i wymowne, bo przypominają o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, ale podlegli grzechu, musimy przejść przez śmierć. Nasze ciało rozpadnie się w proch, czy chcemy tego, czy nie. Ale Bóg wskrzesi nas w dniu ostatecznym. I obserwując świat, również widzimy, że ten świat jest prochem, marnością, pogonią za wiatrem, jak powiedziałby starotestamentalny mędrzec Kohelet. A my jesteśmy przeznaczeni do rzeczy wielkich. Przewidział to Stwórca, dlatego dał nam dech życia. Przewidział to Stwórca, dlatego dał nam nieśmiertelną duszę. I mimo że ciało rozpadnie się w proch, to nasza dusza nigdy się nie rozpadnie. Ale żeby nasza dusza mogła posiąść obecność żywego i prawdziwego Boga, w którego, jak mniemamy, wierzymy, trzeba przeżyć każdy dzień w bliskości Pana Boga. Bo żyjemy z dnia na dzień, ale kiedy popatrzymy tak realnie na konkretny dzień, to wiemy, jak trudno przeżyć go w bliskości Pana Boga. Bo są inni, bo jest świat, który daje propozycje powabne. I nie dziwimy się, że kiedyś ktoś napisał taką piękną maksymę: trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. Ktoś by powiedział, przecież to jest coś wygórowanego. Tymczasem popatrzmy na to głębiej. Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. To prawda. Nie będzie nam łatwo stać się lepszym, bo ktoś by powiedział, że Wielki Post zmieni wszystko. Jeżeli zrobimy postanowienie, to będzie tylko krok do przodu. Refleksja, którą wzbudzimy w sercu po to, aby później kontynuować nasze postanowienia. Ale musi być ten pierwszy krok, bo bez niego nic nie osiągniemy, robiąc nawet pewne przyrzeczenia, wyrzekając się czegoś. To jest podobne jak dziecko, które często zapytane przez rodziców, kim chciałbyś być, określa zawód, ale najczęściej, kiedy dziecko wychowywane jest w kochającej rodzinie, mówi: chciałbym być taki jak moja mama, czy taki jak mój tato. Nie będzie takim, dlatego że jest dzieckiem. Ale to jest ten pierwszy krok, że to dziecko ma takie pragnienie i chce. I musi rozpocząć naukę w szkole, pisanie liter,
naukę matematyki, musi także z rodzicami przychodzić do kościoła, kształtować wiarę i po pewnym czasie będzie kimś takim jak jego mama czy tato. Ale jego początek to pierwszy krok. Dlatego warto na początku Wielkiego Postu, żeby zrobić prawidłowy, dobry krok, zapytać siebie, czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze bardziej Panu Bogu i mocniej Mu zaufać? Bo jakże odwrotną sytuację wskazała choćby pandemia, kiedy wielu ludzi, korzystając oczywiście z dyspensy, zwalniało się z niedzielnych, świątecznych mszy świętych, ale kiedy zakończyła się pandemia, ich porządek codziennego życia stał się podobny jak w czasie pandemii. Czy zatem możemy mówić o głębokiej wierze, o umiłowaniu Jezusa Chrystusa, o zaufaniu Chrystusowi? Warto na początku postu, który rozpoczynamy, postawić pytanie, czy ja się modlę, czy potrafię się modlić, czy jest to rozmowa z Panem Bogiem, czy potrzebuję tej modlitwy, a może modlitwa stała się tylko i wyłącznie pewną regułką, którą trzeba odklepać. Podczas Wielkiego Postu trzeba wiele spraw, w cudzysłowie, załatwić. Wiele spraw z Panem Bogiem i nie tylko. Ze współmałżonkiem, współmałżonką, z rodzicami, z dziećmi, z bliźnimi trzeba wiele spraw załatwić. Bo Wielki Post jest po to, aby można było wyprostować ścieżki naszego życia. Oczywiście, że w tym pomocą będą umartwienia wielkopostne, zobowiązania, ale przecież nie post jest jako taki celem, ale celem Wielkiego Postu jest nawrócenie i przemiana serca, zmiana wartościowania, myślenia, postrzegania rzeczywistości. Mówimy Wielki Post, może nie zawsze nawet zastanawiamy się, dlaczego tak mówimy. Wielki dlatego, że za nas oddał życie Jezus Chrystus, że ofiarował nam największą miłość, a w tę miłość wpisał miłosierdzie. Ilekroć chcemy się nawrócić, zmienić swoje życie, On zawsze jest do dyspozycji. On zawsze wychodzi naprzeciw. Dlatego Wielki Post. I na pewno niewiele zmieni przyjęty na głowę popiół, jeżeli pod symbolem popiołu nie zobaczymy przemiany naszego życia. Bo nasze życie podobne jest do palącego się ogniska. Myślę, że od najmłodszych do najstarszych tutaj mogliśmy kiedyś uczestniczyć, patrząc, jak pali się ognisko. Raz większym, raz mniejszym płomieniem. I czasami bywa tak, że kiedy już to ognisko przestanie się palić, a uczestniczą w tym ognisku ludzie młodzi, rozchodzą się do domu, a potem palą się trawy, bo przyszedł podmuch wiatru, palą się lasy. Nierozsądne podejście. Ale to ognisko może być symbolem Wielkiego Postu. Nawet kiedy ono się już wypali, tak może się wypalić nasza wiara, ale nie do końca, bo otrzymaliśmy zadatek wiary w chwili Chrztu Świętego. I wystarczy tylko rozmieść popiół i dostrzec małą iskierkę i dać jej podmuch wiatru, aby na nowo rozrósł się piękny płomień, który będzie ogniskiem. Tak może być i w naszym życiu. Dla jednych może to ognisko się tlić i może być widoczny płomień. Dla innych może być to płomień duży, piękny, bo są wierni Panu Bogu. A dla jeszcze innych może być ten płomień niewidoczny. Ale podmuch Pana Boga w Wielkim Poście
może rozżarzyć piękny ogień wiary i w Twoim, i w moim życiu. Pomyślmy nad tym i spróbujmy na początku tego Wielkiego Postu, w tym roku, poprzez te postanowienia dokonać przemiany naszego życia, po to, abyśmy byli lepsi, bardziej Chrystusowi, bardziej w drugim człowieku dostrzegali Jezusa Chrystusa, a przez to na pewno będzie płonęła piękna miłość do Pana Boga, któremu ufamy, w którego wierzymy i którego chcemy całym sercem jako kapłani i wy jako osoby świeckie głosić. Amen.